Cześć. Może tego nie wiecie, ale przez parę lat byłem ratownikiem wodnym i zdarzyło mi się parę razy wskoczyć po kogoś, aby po prostu go uratować. Życzę każdemu, aby tych skoków podczas swojej kariery wykonywał jak najmniej, jednak warto wiedzieć, jak wyglądają i w jaki sposób je wykonać. Dziękuję mojemu instruktorowi WOPR, a zarazem najlepszemu trenerowi, z jakim kiedykolwiek przyszło mi współpracować, Bronisławowi Kisielewskiemu. Dzięki za wszystko, trenerze. Dwoma najważniejszymi aspektami, które przedstawię w tym materiale, jest niezamoczenie głowy i dbanie o swoje bezpieczeństwo. Nie możemy zamoczyć głowy, ponieważ cały czas musimy utrzymywać kontakt wzrokowy z ofiarą, która aktualnie się topi. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to warto wiedzieć, na jaką głębokość skaczemy, więc nawet w tak stresującej sytuacji musimy trzeźwo ocenić nasze warunki do skakania. Skok wykroczny to najprostsze i najbardziej uniwersalne rozwiązanie, jeżeli dopiero zaczynamy naukę skoków ratowniczych. Podczas lotu wyciągamy jedną nogę do przodu, głowę zadzieramy do góry, pochylamy nasze całe ciało do przodu i rozkładamy ręce szeroko na bok. W momencie uderzenia zagarniamy rękoma wodę, tak jakbyśmy chcieli zgarnąć żetony w kasynie. Nasze nogi wykonują wtedy ruch nożycowy. Mówiąc prościej, musimy wytworzyć na wodzie swojego rodzaju opór i móc zacząć od razu płynąć do poszkodowanego. Skok rozkroczny różni się tylko i wyłącznie szeroko ułożonymi nogami, lecz w innej płaszczyźnie, czyli poziomo. Podczas skoku ręce zostają bez zmian, natomiast nogi łączą się ze sobą. Wykonywany jest on dużo rzadziej, ponieważ jest nieco trudniejszy technicznie, a i uderzenie udami bądź też kroczem nie należy zawsze do najprzyjemniejszych. Jeżeli skaczemy z wysokości większej niż 1,5 metra, warto odpuścić sobie ten skok, ponieważ albo zamoczymy głowę, albo skok będzie po prostu bardzo bolesny. Istnieje jeszcze trzeci skok, który bez wahania mogę określić najcięższym z wyżej wymienionych dwóch, tak zwany skok ślizgowy. Jak pokazuję Dawidowi na filmiku, ważne, aby w miarę możliwości się wygiąć i dać głowę do góry. Ręce trzymamy przed sobą bądź z boku. Jeśli z boku, to nasza sylwetka podczas uderzenia będzie bardziej stabilna, ponieważ większa ilość ciała tak naprawdę napiera na tą wodę i łatwiej jest nam się zatrzymać u góry. A jeżeli z przodu, to skok będzie troszeczkę cięższy do opanowania, lecz możemy zacząć od razu pracować rękami i po prostu dopłynąć do naszej ofiary. Chciałbym dodać, że mi było lepiej i wygodniej dać ręce na bok, ale każdy może preferować inne ustawienia w zależności od budowy ciała czy wymaganej sytuacji, w której akurat się znaleźliśmy. Skok ratowniczy nie musi być perfekcyjnie wykonany, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, gdzie mają być ręce, gdzie mają być nogi dokładnie, powiedzmy w jakich kątach. Ty po prostu masz wskoczyć i uratować tą osobę, która jest przed tobą i właśnie się topi. Bardzo dziękuję za oglądanie i dajcie znać, jak wam wychodzą skoki ratownicze. Cześć!